8 lutego zostaje wznowione przyjmowanie pacjentów w pięciu kolejnych poradniach specjalistycznych, na które zarząd Szpitala Wojewódzkiego w Łąże zawarł kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital na oddziały zakontraktował w całości, czyli te nasze wnioski, oferta została w całości przyjęta. Natomiast jeśli chodzi o poradnie, to jak Państwo pamiętacie, był problem z kilkoma poradniami. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs uzupełniający, szpital przystąpił i otrzymaliśmy, już jest ogłoszenie, pełna informacja w mediach, również w części już została podana. Otóż rusza pięć poradni dużych poradni w tym kardiologiczna, urologiczna, endokrynologiczna, reumatologiczna no i oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia wykupił usługę rezonansu, czyli badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego i już poradnie te ruszają od 8 dokładnie od 8 lutego rozpoczynają pracę. Przerwa była miesięczna, przerwa. Dobrze, że Narodowy Fundusz Zdrowia Popatrzył, że jednak, jednak bez tak dużego podmiotu jak szpital nie może to zafunkcjonować. No, myślę, że jest to i ukłon w kierunku dobru pacjenta. Szpital to jest taką jednostką, która świadczy usługi medyczne w sposób ciągły. Jest duża dostępność, bo i bezpośrednio i do diagnostyki, ale i oczywiście za posiłkowanie się. Się oddziałami, bo to też należy z tym wiązać. W poradniach wznawiających działalność będą przyjmowani pacjenci, którzy zgłosili się do rejestracji już w styczniu. Mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie jeszcze ogłaszał uzupełniające konkursy uzupełniające. Na pewno szpital będzie przystępował. Zależy nam jeszcze szczególnie na poradni diabetologicznej. Jest to duża poradnia potrzebna. Trzeba jest ogromna, a w tej chwili. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktował poradni diabetologicznej. Szpital w tej chwili w, w, wszedł w, dużą, w duży program. To jest modernizacja i doposażenie bloku operacyjnego, działu sterylizacji. To, to, są, to, to, są ogromny, to jest ogromny projekt. Oczywiście w dalszym ciągu w realizacji, w toku jest postępowanie w zakresie termomodernizacji. Niedawno przypomnę Państwu, że oddawaliśmy przez SOR. Niedawno zakupiliśmy nowy tomograf komputerowy, rezonans w roku ubiegłym. Sprzęt mamy naprawdę bardzo wysokiej jakości. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, a jeżeli te wyniki diagnostyczne wychodzą gdzieś na zewnątrz, są lekarze zadowoleni. Szpital wojewódzki w Łomży to jedna z największych placówek medycznych w regionie. W ciągu roku szpital przyjmuje ponad 70 tysięcy pacjentów.